Podczas tworzenia rysunków zawsze mogliśmy korzystać z zalet, jakie dawało zaimportowanie wymiarów z modelu. Trwało to czasem dłuższą chwilę i było trochę uciążliwe. W SolidWorks 2011 można w przyjazny i uporządkowany sposób zaimportować wszystkie wymiary do rysunku w jednej chwili. Jak mogą Państwo zauważyć, dodanie wymiarów zostało wykonane bardzo czytelnie, w sposób uporządkowany i z zachowaniem odpowiednich odstępów. Czasami rozmieszczenie wymiarów zaokrągleń będzie wymagało ręcznej aktualizacji. Teraz, jeśli zaznaczymy grupę wymiarów, paleta wymiarów zawiera dodatkową opcję dla ustawienia odległości i wyrównania między nimi. Wygodne pokrętło ułatwia dostosowanie odstępów między wymiarami. Natomiast schemat ustawienia tekstu zapewnia, że rysunki będą bardzo czytelne. Przyjrzyjmy się grupie wymiarów koncentrycznych. Jeśli będziemy chcieli je edytować za pomocą palety wymiarów i wybierzemy tolerancję limitu dla wszystkich z nich, to oczywiście spowoduje to nałożenie się wymiarów na siebie. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi narzędzie autorozmieszczenia wymiarów. Zawsze możemy zmienić ustawienia, jeśli uważamy, że odstępy są zbyt ciasne. Dodanie wymiaru przy pomocy funkcji szybkiego wymiaru przestawi oczywiście rozmieszczenie wymiarów, aby odpowiednio je dopasować. To nie jest żadna sztuczka. Specjalnie porozrzucam wymiary w przypadkowy sposób. Przechodzę do palety wymiarów i wybieram autodopasowanie. Wymiary są rozmieszczane za pomocą tej samej metody, jak zostały dodane za pierwszym razem. Możemy więc być pewni, że uzyskamy odpowiednie rezultaty. Jednym z najbardziej pożądanych usprawnień w rysunkach jest dodanie podwójnych wymiarów w tabelach otworów. To jest duża korzyść w przypadku współpracy z wieloma dostawcami lub zlecaniem produkcji w innych krajach. Dokładny format wyglądu tabeli otworów może być kontrolowany w opcjach. Istnieje jednak szybki dostęp do włączania i wyłączania opcji podwójnego wymiaru pod prawym przyciskiem myszy lub dodania jednostek, aby łatwiej określić, co jest czym. Dodawanie lub usuwanie wierszy z tabeli może w łatwy sposób zepsuć jej porządek i porządek w rysunku. SolidWorks 2011 nie ma potrzeby ponownego numerowania tagów w tabeli. Kliknięcie prawym klawiszem sortuje wszystko dla użytkownika. Istnieje wiele innych usprawnień, takich jak kolory modelu w rysunku i dostosowany widok 3D, który nie musi wcześniej być zapisany. Proszę zapoznać się z przewodnikiem What's New w celu poznania kompletnej listy usprawnień w SolidWorks 2011.